Nie widzisz mnie. Jestem w śmietniku. O, udało mi się wejść, jest, wyszedł do śmietnika, chcę wejść, podejść tam obok. Siema. Hej, hej, siemanko wszystkim, tu HDM Alien, a tutaj ze mną przyjaciel Śmietnikarz Weron. Veron. Tak, dokładnie, śmietnikarz Veron, właśnie. Jestem w koszu na śmieci. Jak fajny zapach. Cudowny. Nie wiem, czemu tutaj nie wrzucałem tych zombie, tylko chcą mnie spalić. To jest. Dobra, będę się rozsławiać na ten Poprzez temat. rozkładanie, no oczywiście. To tak, zaczynamy następne odcinek wspaniałych przygód mojej i Werona. I oczywiście zaraz idziemy robić następne misje. Oczywiście wspaniałych gości są na moim, byli na moim odcinku. Na przykład dzień w Proszę Goście, gdzie Siadasz? przynajmniej był jeden Polak i drugi też Polak. Tak naprawdę. Już siadam, jestem, już możesz jechać, no, jedź. Ha, bo ty na tyłach jedziesz. No, patrzę na No to wspaniałe ty. widoki, takie karaibskie. Poczekaj chwilę, trzeba sobie misję ustawić, co nie? Dobra, ja ustawię. Robimy. Totalnie. No co, po kolei, to jest story. No ja ci mówię, że to będzie stary wibrator. Tak, story wibrator. Będzie to bardzo dobry moment, w którym to będzie wspaniały odcinek. Ale wiesz, teraz jak ja rozpoznaję, że nagrywam? Zaraz wraca mój drugi kolega. Nie opuszczaj mnie. Weron, nie opuszczaj mnie. No i kurde, poleciał. A nie, naprawdę, Karaiby są bardziej kraje azjatyckie. To są takie pod jeszcze koło USA, no to więc jest wspaniale. Bardzo takie ciepłe, radosne. O, się opalę. No oczywiście zasłania mnie te drzewo. Drzewo. Uwaga, nie uwierzysz. Co? Muszę iść do sklepu. Kup sobie Monstera, bo ja chyba kupiłem chyba w tym dniu. nie, ja idę po Powerade'a. Napiję tylko napoje izotoniczne. Mój kumplu. Jak ona biega. Sportowy tryb życia. Bang. Ja też prowadzę sportowy tryb życia. Bardziej e-sportowy. Tak, i teraz też sobie prowadzę. Ej, tylko żeby. Zobaczysz, stary. O, wbiłem poziom. Jedziemy po Dildoska. Jupi! Jezuniu, jak ty jedzisz? Jak jaki szatan? Sorry. Padłem w A poślizg. nie, właśnie dobrze, że jak szatan. What the hell? Tak. Tutaj. Czekaj. Nie no. Wierzę właśnie jakoś chyba. What the hell? Ej, chyba już, co? Czekaj, mistrzu, ja tu prowadzę. Teraz koniec. Dobra. Kolego mój kochany, muszę na chwilę kończyć. Okej, oczywiście nie wyłączam. Zastopuj grę. No. Ty. Nie, nie da się tak zastopować. Dlaczego? No bo jak ja zastopuję i ty zastopujesz, to dalej gra jest uruchomiona. Dobra, ja po prostu opuszczę grę. Ja sobie trochę pobiję. I ja zaraz wracam. Nie bij, też bić. Zaraz wracam. Chwila przerwy dla was. Muszę lecieć do tego sklepu, zaraz wracam. Oczywiście, bez odbioru. What the help? Oczywiście, kolega kochany właśnie sobie poszedł. Sobie trochę pokradnę sobie tych wspaniałych, nie wiem jak to ty powiedzieć, ale fantów.
będzie. Piękny damage. Jestem śmiercią. Miau. Kurde, odwala mnie. Let's see what we got here. Tak, dokładnie, czarny bracie. Oczywiście to wszystko jest wspaniałe. No to więc zaczynamy tą jazdę, zaczynamy tą imprezę. Kto nie skacze, ten nie skacze, ten z policji. Oczywiście tak będzie. Kto nie skacze, ten z policji. To nie skacze, ten z policji, ten z policji. Kto nie skacze, ten z policji. Jupi! Trochę mi niedobrze. Powinienem bardziej się odprężyć przy kanapie, przy dobrych filmach science fiction albo filmach zombie. Ale nie. Jakie echo. Oczywiście to trochę będzie takie lekkie, małe chyba długie takie lekkie ze dwóch. Zombie. I co jest grane? Ej, gdzieś ja tą twarz widziałem. Tak, dokładnie. To był... Ta twarz była właśnie, przypominała mi jedno. Teraz uwaga. Ile ja mam kasy? Dlaczego ten się tak fajnie się kręci? Wow. O, idę sobie popływać. Powiem, no, że bardzo mnie tak fajnie nie cieszy, że taką serię ogółem
Nagrywam z kolegą cię trochę tak. Myśleliśmy o nagraniu tego kołpa. Nawet. I teraz chyba jeszcze do tego mała niespodzianka. Gdzie szczerze powiedziawszy, ten taką dyskusję, tak? Dyskusję, w którym dopiero po maju, któregoś tam maja ogółem nagrywam, będę nagrywał tak dokładnie i chyba czegoś takiego nie będzie, będę dalej nagrywał jak będę miał czas wolny. To jest bardzo fajne, że mogę powrócić do nagrywania, że mogę pograć z kolegami TBS. Oczywiście też będę się przygotowywał do czego? Oczywiście do przygotowania do matury. No to więc co zrobiłem takie surprise'owe, takie surprise'owe ogółem, taka seria surprise'owa. No kurde, gdzie on jest? No nie, no. Sobie zobaczę, co jest grane. Sceny, odwag. Oczywiście nagrywam jakby co Open OBS-em i szczerze powiedziawszy bardzo fajne, bo to jest jakby tutaj powiedzieć chyba jeden z fajnych takich programów. No, jeden z fajnych programów, w którym bardzo fajnie mi się pokazuje. No, gdzie on jest? Mam pomysła. Jak kolegi nie ma jeszcze, to ja sobie pójdę zabić trochę monstrów. Takich. Ta broń jest świetna. Czasami tak myślę, legendarna broń. Dokładnie taka nowoczesna, albo nie nowoczesna, tylko taka nieśmiertelna broń. Ale dobra, fajowo, jest fajowo, a teraz tylko się martwię o kolegę. Aha, mocne teraz znowu spadki. W niektórych miejscach. A nie, to jeszcze nie jest ten moment, w którym... No, what the hell?
this asshole off me! Równo, po dwóch. A teraz już wiem, o co chodzi z tym namierzaniem, że namierza, jakie części ciała chce obciąć. A tutaj się pocwanili, fajo, bo nawet nie zawsze taką miałem rozkminę ogółem. O co chodzi? Paniusiu? Dobra. What the hell? Jestem dalej ciekaw, gdzie jest mój kolega. Kolego. Halo. Hello, Uki. No, come on, come on, come on. Maybe there's something in here. No, trochę szczerze powiedziawszy, no... Dobra, wszystko się dzieje ogółem, to jest najlepsze. Ale tylko poczekajcie. Nie wiem. Poczekajcie. Chyba Holandia, Niemcy albo Francja. Bo Rosja, nie, Rosja nie ma pionowe, poziome. Czyli to jest chyba Francja lub Holandia, Niemcy albo Belgia. What the hell? Może czerwone bardziej to jest. Ale dobra, no nie no, teraz zawsze to się zapytam zaraz, gdzie jest kolega?
Trochę to długo, bardzo długo czeka. To musiało boleć. I tu tak samo. Let's hope there's something useful. Dziękuję.
Trochę tutaj dziwnie. Jakby kolega umarł. Albo zniknął.